Jesteśmy, proszę Państwa, na Jarmarku Wnet, wspólny program Telewizji Republika i Radia Wnet. A dzisiaj jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. W studio gościem Jarmarku Wnet jest pan Tadeusz Burchacki, pan inżynier. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I człowiek zasłużony, a teraz pokażę Państwu, jak wygląda dyplom, który otrzymała pani Helena i pan Stefan Burchaccy. To są Sprawiedliwi wśród Narodów Świata dla tych, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów. To są pana rodzice. Moi rodzice, tak. I jaka temu dyplomowi historia towarzyszy? Więc to jest za pomoc udzielanym Żydom z Radzymina. Tak się złożyła historia mojej rodziny, że jesteśmy z tym miastem związani. Mój stryj Stanisław, brat rodzony ojca, rocznik 1900, musiał się nieźle spisywać w czasie wojny bolszewickiej 20 roku, że dostał nagrodę za tą walkę w postaci koncesji na sprzedaż tytoniu. Po jakimś czasie powiększono mu koncesję na sprzedaż alkoholu. I wówczas w podwarszawskim mieście Radzyminie założył niewielką restaurację w samym centrum miasta, przy ulicy 3 Maja, naprzeciwko pomnika Kościuszki, tak żeby scharakteryzować położenie. I wokół stryja zaczęła się gromadzić cała rodzina rozbita w wyniku I wojny światowej. Najpierw zamieszkała tam jego matka, czyli moja babka, jego siostry. Mój ojciec, rocznik 1908, w latach 30-32 przebywał na Saksach w północnej Francji. Był tam z drugim bratem, ale ckniło mu się za bliskimi, tęsknił. I wrócił do Polski. W licznych listach do stryja, czyli do brata, no żalił się na to. I przejdźmy teraz do historii II wojny światowej, do 1942 roku, do tego, za co ten dyplom pana rodzice dostali. No, chciałem właśnie nawiązać. I stryj mu odpisywał, namawiał go, żeby wracał do kraju. Zwłaszcza opisywał mu najbliższą sąsiadkę stryjostwa, jak określał ją, akuratna panienka. I mój przyszły ojciec uległ tym sugestiom brat. I przyjechał do Polski. Przyjechał i z tą akuratną panienką w październiku 1932 roku stanęli na ślubnym kobiercu w kolegiacie radzymińskiej. Zamieszkali też w Radzyminie. Ojciec pracował. Namawiam pana, żeby ojciec pracował, ojciec był w Radzyminie, ale przejdźmy do tego roku 1939, 1941 i 1942. Dobrze, ale chciałem powiedzieć, że w Radzyminie połowę populacji stanowili Żydzi. I rodzice mieszkali w tych samych domach, co Żydzi. Młodzi ludzie, otwarci, nie bogaci, z tymi podobnymi Żydami wspólnie żyli, wspólnie mieszkali, rozmawiali, chodzili do szkoły. I jest rok 42. Co się dzieje? 42 rok. Stryj siedzi w swojej restauracji. Nagle przychodzi dwóch żandarmów niemieckich, którzy na co dzień stołowali się w odległym około 100 metrów Soldatenheim, czyli niemieckim domu żołnierza. Zamawiają obiad. I w czasie tego obiadu mówią między sobą, że
że w ciągu 3 dni getto radzymińskie, bo Żydzi byli już zamknięci w getcie, będzie zlikwidowane i wszystkich deportują do obozu zagłady w Treblince. I to stryj i natychmiast reaguje. Tak. Chodzi o to, że Niemcy część Żydów wykorzystywali do robót. I codziennie rano z tego getta radzymińskiego wychodziła kolumna młodych mężczyzn i kobiet. Szli szosą w kierunku Warszawy i po 6 kilometrach skręcali w kierunku Nieporętu i tam oni pracowali przy robotach leśnych, przy kopaniu torfu i przy takiej farbiarni Izabelin. I potem wracali. I stryj wieczorem, kiedy ta grupa wróciła... Już mając informację o tym, że będzie likwidowane getto? Stryj tak i skontaktował się w siedzącym w getcie przyjacielem miejscowym do czasu zamknięcia w getcie fryzjerem, który miał własny zakład fryzjerski, z którego usług i stryj, i ojciec skorzystał, a on się sterował u tego. I poinformował go o tym, co się będzie tak, działo. I od razu zdecydowali we dwóch, co mają robić. I co zdecydowali? Że następnego dnia, jak ta kolumna tam się znajdzie w tych lasach koło Strugi, on się urwie z pracy, schowa się w lesie i poczeka na mojego ojca, który się już dalej, a ojciec w ogóle jest na ulicy Targowej, gdzie mieszkamy i nic nie wie. Następnego dnia rano stryj wysyła swoją córkę, nastolatkę Stanisławę. Ona tą kolejką marecką, bo taka kursowała między Radzyminem a Warszawą, jedzie na ulicę Targową, gdzieśmy mieszkali. I informuje i ojca o tym, co się zdarzy. Co się ma zdarzyć i co mu starszy brat za zadanie. I ta informacja jest informacją pierwszą, ale u pana w domu pana rodziców przy ulicy Targowej ukrywało się, właśnie nie ukrywało, żyło ilu Żydów. Ale to jest znacznie później. To jest znacznie później, ale dojdźmy do takiego momentu, w którym opowiemy, ile osób udało się uratować. Ale to ja chciałem powiedzieć, bo to jest ciekawa sprawa. I teraz czym go ma stryj i ojciec przywieźć? Kolejka to jest 20 kilometrów jazdy. No, niebezpiecznie. Niebezpiecznie. Ojciec miał zaprzyjaźnionego, no przyjaciele miał, dorożkarza, który mieszkał na ulicy Brzeskiej. Namówił go na wspólną akcję i już wczesnym popołudniem, a to był październik, 3 października zlikwidowali getto, czyli oni jechali tam piętnym, wyruszyli dorożką do tej Strugi po tego fryzjera, nazywał się Józef Kleinbart. Mieli sprzyjającą okoliczność, było zimno, lał deszcz. Po drodze nie było żadnej kontroli, jak to było. I już od zmroku dojechali w rejon tej farbiarni Izabelin i po ciemku z trudem znaleźli tego Kleinbarta i towarzyszące mu 2 Żydówki. Czyli jest do zabrania 3 osoby, ojciec i dorożkarz. I przyjechali. Nie, to już była godzina policyjna. Więc następnego dnia. Dobrze, ale powiedzmy, co działo się w tym mieszkaniu przy ulicy Targowej. Musimy skrócić opowieść, bo ona ma dużo detali, dużo bardzo ciekawych wątków. Dużo. No więc ojciec najpierw musiał znaleźć i zdobyć papiery aryjskie dla tego Kleinbarta. Nazywał się już Józef Wójcik i miejsce pracy. Zatrudnił u drugiego znajomego, pana Rossy, w zakładzie fryzjerskim na ulicy Siedleckiej, niedaleko Bazyliki na Kawędrzyńskiej. I
przebywał ten Kleinbart, no, to trwało kilka tygodni i te dziewczyny dwie, to były siostry Weinstein, to jest wszystko opisane. I nasz dom stał się, że tak powiem, punktem kontaktowym dla Żydów z Radzymina. I według relacji, którą moja matka złożyła w 1946 roku, to ja w Komisji Historycznej pokażę. Numer tej relacji to jest 5117. I pod tym numerem ona jest dzisiaj w Żydowskim Instytucie Historycznym. Tak wygląda spisana ta relacja na maszynie w 1946 jest roku. Podpisana przez dwie Żydówki, które jeszcze tam u nas po wojnie były. I w tym punkcie kontaktowym, w tym domu, ilu Żydów się przewijało przez to mieszkanie? Według tej relacji, ja nie chcę nic dodawać, jest 17 osób, ale poza tym przychodziły inne osoby, których my z bratem, bo mieszkaliśmy rodzice i my z bratem, i znaliśmy ich po imionach już i katolickich, ale nas, myśmy z bratem kiedyś policzyli, że było tych przynajmniej drugie tyle, tych, którzy przychodzili skontaktować się i załatwiać różne sprawy. Nas interesowała jedna postać, był to żydowski fotograf z Radzymina, Karzeł, ponieważ był mniejszy niż my, to nas tego, w czasie ich rozmów, co im tego, to my żeśmy z bratem byli zamykani w kuchni, no żeby dzieciaki, no nie wygadały się na podwórku i tak dalej, i tak dalej. I tu jest ta historia tych wszystkich osób. No i szczegółów jest bardzo dużo. Szczegóły są. Była u mnie Róża Szafran. Przez 4 tygodnie byli też Icek Goldman z żoną i dzieckiem jednorocznym. Mieszkali w Radości, meta im się spaliła. W dodatku bez pieniędzy zostali i nie mieli gdzie wejść. To jest fragment relacji z 1946 roku, a ta uroczystość wręczenia dyplomu była w roku 82 rok. To miała miejsce w Zbowidzie, róg Alei Jerozolimskiej, ulicy Pięknej, i tam nawet mam zdjęcie, jak pan Grajek, to był taki przewodniczący. Zdjęcia nie uda nam się prawdopodobnie pokazać, ale... jest zdjęcie z wręczenia tego dyplomu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ale jeszcze mamy tutaj jeden dokument, bo to jest z kolei honorowe obywatelstwo państwa Izrael, tak? Tak. I to jest już późniejszy moment. W roku 2001. I wtedy był pan w Izraelu na uroczystości? Nie, to odebrałem w Warszawie od pana Szymana Weissa. Ambasadora już. Szewacha Weissa. Szewacha Weissa, tak. Szewacha Weissa. Czyli jest drzewko w Yad Vashem? Nie, już nie ma miejsca na drzewka. A teraz co jest? Są stalle z tablicami, imiennymi po prostu. A jak pan odebrał to wszystko, co się zdarzyło w relacjach polsko-żydowskich po nowelizacji ustawy o IPN-ie? Jak odebrałem? Ta ustawa ma służyć nie zakłamaniu, a prawdzie. I ja ją odbieram, jej celowość w tym aspekcie. Za dużo jest tego. Ja na przykład jako mieszkaniec Saskiej Kępy znam dokładnie historię Ludwika Hirschfelda i to, co on pisze w swojej historii jednego życia, który był na stronie aryjskiej, był w getcie, był u księdza Godlewskiego,
na Placu Grzybowskim. Potem wyszedł, opisuje na gorąco jeszcze całe sprawy stosunków polsko-żydowskich i tak dalej. Autentyczny, wiarygodny świadek tych wszystkich naszych kontaktów wieloletnich. Wiarygodnym świadkiem jest też pani Zofia Kosak-Szczucka. A tak. I mam tutaj, proszę państwa, to nie jest dokument, ale to jest ulotka, która była kolportowana w sierpniu 1942 roku przez Front Odrodzenia Polski. To jest fragment tej ulotki. Przeczytam. W getcie warszawskim, za murem odcinającym od świata kilkaset tysięcy skazańców, czeka na śmierć. Nie istnieje dla nich nadzieja ratunku. Nie nadchodzi znikąd pomoc. Dzienna przepisowa liczba ofiar wynosi 8-10 tysięcy. Policjanci żydowscy obowiązani są dostarczać je do rąk katów niemieckich. Jeśli tego nie uczynią, zginą sami. Giną wszyscy, bogacze i ubodzy, starcy, kobiety, mężczyźni, młodzież, niemowlęta. Wszyscy zawinili tym, że urodzili się w narodzie żydowskim skazanym na zagładę przez Hitlera. Świat patrzy na tę zbrodnię i milczy. Rzezi milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego złowrogiego milczenia. Milczą kaci. Nie chełpią się tym, co czynią. Nie zabiera głosu Anglia ani Ameryka. Milczy nawet wpływowe międzynarodowe żydostwo, tak dawniej przeczulone na krzywdę swoich. Ginący Żydzi otoczeni są przez samych umywających ręce Piłatów. Nie chcemy być Piłatem. Wobec zbrodni nie wolno pozostawać biernym. Kto milczy w obliczu mordu, staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia, ten przyzwala. Zabieramy przeto głos, my, katolicy polscy, protestujemy. Protestu tego domaga się od nas Bóg, który nie pozwala zabijać. Domaga się sumienie chrześcijańskie. Tak w 1942 roku napisała pani Zofia Kosak-Szczucka. I wielu Polaków odpowiedziało na szczęście na to, co zostało w tej ulotce zapisane, ale nie dlatego, że znali ulotkę, tylko to był zwykły odruch pomocy sąsiadom. Tak. Bardzo panu serdecznie dziękuję za wizytę. Proszę, jeszcze chce pan coś powiedzieć? No, chciałem wspomnieć jedną z osób, która u nas były. Chciałem wspomnieć panią Szoszanę Kosower, którą nazywaliśmy Emilką. Mieszkała ona po drugiej stronie ulicy Targowej, pod numerem 59 u państwa Majewskich, właścicieli zakładu pogrzebowego przy kościele świętego Floriana. Nawet z bratem żeśmy przynosili jej tam różne dokumenty, które u nas zostawiano. Dopiero później dowiedziałem się, że w okresie okupacji brała ona udział w organizacji pomocy Żydom po aryjskiej stronie miasta i że w lipcu 1943 roku uczestniczyła w akcji wyprowadzenia z obozu pracy w Trawnikach Emanuela Ringenbluma, historyka i archiwisty i getta warszawskiego. Była ona łączniczką Żydowskiego Związku Wojskowego, a jednocześnie od jesieni 1942 roku była zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej, łączniczką w sztabie batalionu Kiliński. Podczas Powstania Warszawskiego brała udział w walkach batalionu na Starym Mieście i w Śródmieściu Północnym. Zmarła w 2008 roku. Jedynie co w naszej prasie znalazłem, to wspomnienie jej towarzyszy Bronis Łukasińskiego. Ja to zacytuję. Żołnierz mężny, człowiek przyjazny, ciepły, nader skromny w ocenie swojej niepowszedniej działalności okupacyjnej. Patriotka. Jedna z Żydówek z Radzymina. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu na Jarmarku Wnet, w Telewizji Republika i w Radiu Wnet. Dziękuję też. Pan inżynier Tadeusz Bruchacki, zasłużony człowiek dla Warszawy, bo to jest mała część historii,
może o drugiej części historii już działaniu pana Tadeusza Burchackiego uda się kiedyś opowiedzieć. A ciąg dalszy naszego programu wspólnego z Telewizją Republika, czy Telewizji Republika wspólnego z Radiem Wnet za chwilę.